Hej, ziomeczko wam, z tej strony Lukasek, mówię do kamery. Byłem przed chwilą na zgromadzeniu pana Mariana. Jak było? No oczywiście sytuacja imigrantów w Polsce cały czas omawiana. Niedawno rządy pani Ewa Kopacz powiedziała, że jesteśmy gotowi przyjąć 100 tysięcy uchodźców. Ja jestem jakiś głupi. Oczywiście, że nie będziemy przyjmować żadnych migrantów, ponieważ ludzie tak czy inaczej wyjdą. Jestem polskim patriotą. Uważam, że Polacy powinni mieć własne państwo i decydować o losach swoich, losach swojego państwa, losach swoich dzieci, że sami powinni dysponować swoimi dobrami, sami powinni prowadzić taką politykę gospodarczą, jak uważają za stosowną. Taką powinni prowadzić politykę zagraniczną, która będzie dla Polski korzystna. Mówiąc krótko, Polacy powinni być gospodarzami we własnym kraju, a Unia Europejska robi wszystko, co może, żeby nam to uniemożliwić. Czyli żyjemy w systemie podobnym jak w czasach dominacji sowieckiej. Myślę, że Polska przede wszystkim ma chory ustrój z powodu konstytucji, bo są dwa ośrodki władzy, prezydencki i ten sejmowo-rządowy. Trzeba przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, że będzie rządził albo prezydent, jak w Stanach Zjednoczonych, no albo silny kanclerz, jak w Niemczech. Te państwa, które są liczące się w świecie, mają przynajmniej autorytet swojej władzy. Na przykład Rosja, będąca krajem bądź co bądź gospodarczo sporo w tyle, potrafi osiągać swoje cele tylko dlatego, że ma silny ośrodek władzy. I to jest potrzebne w Polsce.